Odwieczny problem kobiet, ale też i mężczyzn to jest niestety, ale upierz. Upierz pojawia nam się z różnych powodów. Na pewno ważnym czynnikiem jest stres, który w dzisiejszych czasach jest no niestety dużym problemem. Na pewno jakieś choroby hormonalne, ewentualnie branie jakichś leków, ale także złe odżywianie. I tutaj bym chciała porozmawiać na temat odżywiania. No niestety przy pojawieniu się łupieżu, jeżeli mamy dosyć mocny ten łupież i nie możemy sobie z nimi poradzić i kolejny szampon, kolejna ampułka i dalej, niestety, ale ten łupież jest, wiem, bo parę klientek mają te problemy. Na pewno zdrowe odżywianie jest to podstawą. Trzeba postawić niestety na warzywa, owoce, na pewno picie niegazowanej wody, no i na pewno dużo, dużo orzechów, dużo nasion słonecznika, nasion dyni. Domowe sposoby są, no, są fajne, na pewno działają, tylko że trzeba czasu. Ja tutaj na modelce pokażę mm, fajny domowy sposób, gdzie każda klientka może to zastosować sobie w domu, a mianowicie olej kokosowy, który zrobi, wytrzemy w skórę głowy w mojej modelce, i potrzymamy pół godziny. Później, oczywiście, umyjemy te włoski, no i. Jakoś tam uczeszę. Trzeba by było wcierać ten olej kokosowy przynajmniej dwa razy w tygodniu i przynajmniej przez miesiąc czasu. Gwarantuję, że będą efekty. Domowym sposobem też jest fajne kupić sobie tymianek, zaparzyć i polewać skórę głowy, z tym, że już później nie myjemy tych włosów. Czyli jeżeli umyjemy włosy szamponem, Nałożymy odżywkę, zaparzymy ten tymianek, wystygnie nam te ziółko, polejemy po prostu skórę głowy tymiankiem. Myślę, że około dwóch tygodni i przejdzie. Są szampony przeciwupieżowe, są odżywki przeciwupierzowe, toniki do wcierania skóry głowy, maski. No, takie rzeczy są też bardzo dobre. No, są ekskluzywnymi kosmetykami, więc już są troszeczkę droższe. Wiemy oczywiście, że wszystkie te szampony, które leczą upierz, no niestety, jeżeli klientka farbuje te włosy, ten kolor nam się po prostu spłucze. Jest jedna linia kosmetyczna, która Oprócz tego, że leczy łupież, też chroni kolor. Jak widać, na mojej modelce wtarłam w skórę głowy olej kokosowy. Ważne jest bardzo, jak Państwo będą w domu wykonywać ten zabieg, żeby wykonać masaż skóry głowy. Przynajmniej 10 minut. Później trzymamy ten olej kokosowy. Do pół godziny, a następnie myjemy włosy szamponem przeciwupieżowym, nakładamy odżywkę, ewentualnie jakieś szampony czy sprite, to co Państwo mają w domu. Chciałabym tylko jeszcze uczulić Państwa, jeżeli chodzi o dobór szamponów i odżywek do włosów, trzeba obserwować, no niestety, jakie są efekty, bo czasami szampon przeciwupieżowy może bardziej nam zaszkodzić niż pomóc, bo może nas uczulić. Czyli generalnie, jeżeli kupujemy szampon i widzimy, że nie ma efektów, jest jeszcze większy ten łupież, to znaczy, że trzeba zmienić szampon. Na koniec przypomnę, co Państwo powinni zwracać uwagę, czyli tak jak mówię, nie przegrzewać głowy, używać swoich grzebieni. Przede wszystkim raczej nie używać czyichś grzybieni, bo są różne zarazki. Już nie chodzi to o łupież, ale o też takie inne bakterie. Na pewno wcieranie tego oleju kokosowego, tak jak tutaj na modelce pokazałam. Na pewno tymianek jest świetnym rozwiązaniem. No i oczywiście szampon przeciwłupieżowy, odżywka, tonik.